relacjonowałem start, to teraz czas na metę. Jak się biegło? Bardzo fajnie. Pierwszy raz na tej akcji w Opolu? Tak. No ale chyba ta właśnie akcja jest najważniejsza, bo widziałem, że przybiegł pan takim spokojnym tempem. Znaczy sam jestem cukrzykiem, dlatego też chciałem powiedzieć sobie. No właśnie, więc sama idea tego biegu z cukrzycą, tak jak pan mówi, to jest też niezwykle fajne, wpisujące się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak, jest, bardzo popieram. Bardzo fajna akcja, oby tak i więcej. Ten bieg jest typowym biegiem charytatywnym, więc my go traktujemy bardziej hobbystycznie. Biegliśmy grupowo przez dłuższy czas i to jest bardzo fajny bieg. Staramy się tutaj być co roku. Właśnie przebiec tą trasę z uśmiechem, na spokojnie, no i w takim fajnym towarzystwie. To nie pierwszy raz, prawda, jak jesteście tutaj? Oczywiście, czwarty raz w Opolu na biegu Wielkiej Orkiestry. Generalnie chodzi o to, żeby pomóc, wspomóc tą akcję charytatywną, no i propagować bieganie, wiadomo. Jak się dzisiaj biegło, bo to dzisiaj te warunki były chyba jak na taki bieg ekstremalne. No troszeczkę się ślizgaliśmy i chyba każdy się ślizgał. No trasa jest ogólnie fajną trasą, ale w momencie jak jest ślisko i te zakręty jeszcze dochodzą, no to wiadomo, ten czas na pewno wyjdzie gorszy niż w normalnym biegu po płaskim terenie bez lodu. Przygotowałeś się jakoś specjalnie z obuwiem właśnie na takie warunki? No właśnie niekoniecznie, dlatego troszkę asekuracyjnie próbowałem łapać pobocze, że tak powiem. Dante, powiesz coś? Jak się biegło? Dante nie chce powiedzieć, ale myślę, że jego właściciel powie śmiało. Zawsze gada dużo. Dzień nie musi przebić te 15 km, to jest okej wtedy, grzeczny. Także taka piątka to jest rozgrzewka. No, ale żeśmy zdążyli, zanim żeśmy dobiegli na te zawody, 4 km zrobić z domu, nie? Żeby się rozgrzać. Za Krzowa tutaj i teraz trzeba wrócić, nie? Drugie 4, nie? Nie biegłem na żaden wynik, no bo to nie ma sensu tutaj. Chodzi o to, żeby po prostu się spotkać z ludźmi, nie wiem, pieniążki rzucić, bo w sumie o to chodzi, nie? Na dzieciaków. No, ale chodzi o to, że fajnie się jest spotkać, coś innego zrobić, nie tylko siedzieć przed telewizorem, nie? Dante, dziękujemy bardzo za wywiad. Ale zawsze gada. Drużyna piłkarska dobiegła do mety, tak? Czy drużyna piłkarska biegnie w określonym schemacie boiskowym? Nie, drużyna piłkarska przygotowuje się do sezonu i postanowiliśmy biec wszystkie razem. Chyba ważna też idea tego biegu, bo chyba tutaj spotkałyście się raz na trening, ale dwa chyba też dla samej akcji. Tak, jak najbardziej, żeby wesprzeć WOŚP. W dniu dzisiejszym jest to w formie indywidualnego treningu. Zawodnicy mają przestrzał czasowy 3 godzin od 12 do 15, kiedy mogą wyruszyć na trasę. Rozstawiliśmy maty pomiarowe, więc jest pomiar czasu. I każdy, kto dobiegnie, otrzymuje medal i gadżety od sponsorów. Startujemy tutaj bardziej dla zabawy z przyjaciółmi, wspólnie się wspierając na trasie. Nie są to jakieś zawody na czas, więc powiem szczerze, bardzo fajna inicjatywa. Chciałem jeszcze właśnie podziękować organizatorom i Jurkowi Owsiakowi, bo akurat moje dziecko skorzystało z tego sprzętu, które zostało zakupione za nasze pieniądze. Także jeszcze raz dziękuję, pomagamy. O, teraz będzie widać. Pomagamy, dziękuję.